Bez wątpienia największe drapieżniki to są ryby pelagiczne, czyli takie, które niemal całe swoje życie spędzają w toni. Tam żyją, tam żerują. Kiedy są letnie upały, woda mocno się nagrzewa, na dnie tworzy się bezcenowa warstwa, a przy powierzchni jest zbyt gorąco. I aby dobrać się do dużych drapieżników, używam właśnie gliderów jak te, czy The Roach. Lipster i Shine Glider. Jeden ze sterem mogę go prowadzić na większej głębokości, jeden bezsterowiec o takim wolnym zanurzeniu. Dzięki zastosowaniu różnej grubości plecionki mogę go w zasadzie prowadzić na dowolnej głębokości. I jeśli są letnie upały, to właśnie takimi przynętami szukam toniowych drapieżników.